Szanowni Państwo, sprawdzamy kworum. Szanowni Państwo, sprawdziliśmy kworum na podstawie listy obecności oraz sprawdzenia kworum elektronicznego. Potwierdzam kworum. Otwieram 71. sesję Rady Powiatu Łęczyńskiego. Sesja zwołana w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym przez radnych, tutaj podpisy, radny Mikołajczyk, radny Olczyk, radny Marczak, radny Łuczak, radna Garankiewicz i radna Królasik. Porządek przedstawiłem taki, jaki Państwo zaproponowaliście. Przechodzimy do jego realizacji. Punkt drugi to podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego. Oddaję głos wnioskodawcom. Jeżeli Pan Przewodniczący chce usłyszeć uzasadnienie, uzasadnienie jest proste. Przebieg ostatniej sesji Rady Powiatu została zwołana, a później poddał się Pan presję oraz swoich pomocodawców i tą sesję przerwał. Opinia Pani Mecenas no nie jest wiążąca, również i z tego względu, że sama jest zaangażowana, powiedzmy, emocjonalnie i rodzinnie, żeby opinie jej no nie były, mogą nie być obiektywne. Z prostego względu. Do pracy w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została protegowana przez radnego Dąbrowskiego. No, nie śmiejcie się. Przez radnego Ździarskiego, który jest z jej ojcem akurat w zarządzie powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych w Łęczycy. Wiem, że wybór został dokonany poprzez telefoniczne rozeznanie rynku pracy, rynku ofert przez pana sekretarza Barańskiego, jak to ma w zwyczaju. Nie ma tutaj żadnej gwarancji, czy była wybrana oferta najlepsza. Została wybrana ta, która miała być wybrana, dlatego to nie daje rękojmi prawidłowej oceny, opinii, które wydaje. Tym bardziej chciałem zauważyć, że nie ponosi za tę opinię żadnej odpowiedzialności. Nawet jak się okaże, że ta opinia była błędna, odpowiedzialności taki prawnik nie ma żadnych. I tyle w tym, że macie, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim zabiorę głos, oddam Pani głos jeszcze Pani Mecenas. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, chciałabym zaznaczyć, że tutaj te zarzuty były już kierowane i Pani Mecenas Janiu na ostatnich sesjach wytłumaczyła. Proszę Państwa, była bardzo ciężka sytuacja i ja tak naprawdę dostałam tutaj umowę zastępstwa. Ja rozmawiałam z Panią Mecenas Edytą Golamą Janczak. Nie rozmawiałam tutaj z Państwem. Proszę Państwa, kiedy ktoś z nas zachoruje, my mamy obowiązek w trakcie trwania umowy znaleźć zastępstwo. To nie jest tak, że wtedy zastępstwo znajduje Pan starosta, wicestarosta czy członek zarządu. Proszę Państwa, to wtedy tak naprawdę my podlegamy ustawie recepcyjnej. My znajdujemy zastępstwo na tą umowę zlecenia. I tak, proszę Państwa, właśnie było. To Pani Edyta Gorąca Janczak do mnie zadzwoniła z prośbą o zastępstwo ze względu na to, że jest chora. To jest, proszę Państwa, po pierwsze, po drugie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Proszę Państwa, wydawałam wiele opinii prawnych, które były mi już zarzucane przez Pana Marczaka, raz, że działam niezgodnie z prawem. I te opinie były rozstrzygane przez wojewodę Puskiego. I Pani tutaj radny chyba, Pan wie, jaka była, co wskazał wojewoda. Nie wskazał, że opinia nie była zgodna z prawem, wręcz przeciwnie. Więc no tutaj odnoszenie się, że wydanie niezgodne z prawem opinii, proszę Państwa, podlegam odpowiedzialności zgodnie z ustawą o pracy prawnej i podlegam odpowiedzialności przed okrągłą niezgodną pracy prawnej. I tutaj proszę, gdyby kierować jakieś uwagi, proszę wskazuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan teraz kiedyś. Proszę bardzo, Pani Radna. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja też się zwrócę do Szanownego Radnego Zbigniewa.
sprawę do marszu. Uwagi były skierowane do pana przewodniczącego. Opinia radcy prawnego nie jest wiążąca dla rady. To jest tylko opinia. My jesteśmy związani, ale wyrokami sądu, ale nie opiniami. I dlatego, jak pan tak przewodniczący lajtowo sobie podchodzi do opinii, że wybiera tylko te, które akurat są dla niego, czy tam dla grupy trzymającej władzę korzystne, no to mamy sytuację, jaką mamy, że zwołujemy radę, która została zgodnie z prawem zwołana, a później zamykamy jej, kończymy jej przebieg z, niby ze względu, że została zwołana niezgodnie z prawem. A gdzie była pani mecenas przez te 7 dni i nie wydała opinii wcześniej, tylko wydała o godzinie 8 czy 8 z minutami tego dnia, kiedy się sesja odbywała. Gdyby wydała, zrozumiałbym jeszcze sytuację, gdyby wydała tą opinię po złożeniu wniosków, pan przewodniczący by powiedział, że takiej sesji nie można zwołać. Można to przyjąć jako uzasadnienie. Natomiast nie, że opinia się pojawia w danym dniu, w dniu przebiegu sesji o godzinie 8 z minutami. Odnosząc się do wypowiedzi pani mecenas, wydała pani kiedyś na komisji dwie opinie, jednego dnia jedną, a na sesji już była diametralnie inna ta opinia. Jeżeli ma pani problemy z pamięcią, no to niestety, ale ja nie pomogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj podziwiam pana z Dziękiewa, jak on ma konwencję i znajomości w tym powiecie. Ja nie wiem właściwie skąd pan wie, jaki ja mam kolegów, przyjaciół, znajomych, czy ja jestem w ogóle przybył kontakt. To jest pan relacyjny, ja naprawdę na godzinach. Pan powinien mieć pracę, pan powinien pracować w jakichś innych służbach. Natomiast mam taką prośbę tylko, wie pan co, traktuje to w ten sposób. Robi pan sobie tam bajkę wyborczą darmową. Czy pan przypadkiem nie startuje do tego powiatu? Czy pan na przykład jeździ konkurencji w jakiejś osobie? Czy pan nie próbuje dzisiaj zyskać sobie jakiś forum wyborców? Czy pan zakłada własny komitet? No mam dużo pytań do pana i traktuję tę sesję naszą wspólną po to, że pan chce się wypromować. Że tu nie ma merytoryki, że tu nie ma radnych rzeczy zarówno powiatu, tylko po stronie kadencji robimy sobie propagandę. Myślę, że to trzeba też powiedzieć. Chociaż jest to mowy i samochód. Szczerze mówiąc, niech pan waży słowa, niech pan nie rzuca pod na wiatr. Tym bardziej oskarżając ludzi za nic niewinnych, że ewentualnie nie mający nic wspólnego. Przepraszam za emocje. Dziękuję bardzo. Czy to jeszcze raz chce? Proszę bardzo, pan radny Marszczak. Sam pan wywołał, panie Dąbrowski, tę dyskusję. Jeżeli pan zapomina o, powiedzmy, przyjaźni czy układach towarzyskich z ojcem pani mecenas, no to ja nie będę panu przypominać. Dziękuję. Panie radny, czy ja panu wydam pana znajomości układy? Szanowni państwo, może trzymajmy się kolejności zgłoszeń mówców. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, ja nie chciałbym faktycznie być w teatrze jednego aktora, bo nie ma faktycznie żadnej sesji Rady Powiatu, gdyby pan Maczek miał zawsze inne zdanie, jakie inni mają większe, czyli no, pozostałe 16 osób, załóżmy, tak? Ale pan nie przejmuje, 16, panie 17, chyba, bo pan nie umie liczyć, bo nawet 11 pan twierdzi, że jest kilkadziesiąt. Dlatego też to, no, takie wnioski jak poprzedni i ten dzisiejszy, no jest tylko po to, żeby tylko pan radny Dąbrowski wskazał, tylko po to, żeby medialnie, chociaż dzisiaj no, żałuję, że nie ma fonii, bo on wizja jest, ale fonii nie ma i pan z tego powodu będzie no, protestował, tak? No, ale to są problemy techniczne, gdzie statut mówi wyraźnie, również ustawa, że może odbywa się sesja mimo takich powodów technicznych. Także naprawdę nie chcę uczestniczyć w teatrze jednego aktora, którym jest wybitny aktor, właśnie pan Zbigniew Marczak. No ale adwocem pan Marczak, do niego była zgłoszona ta wypowiedź. Adwocem. Nikogo na siłę nie trzyma. Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w teatrze, to po prostu może wyjść.
radny. Pan przewodniczący mnie nie słucha. Słucham. Nie słucham. Słucham, nie była fajna sesja, słyszałem. Dobrze, będę kontynuować. W każdym razie uważam, że ten wniosek został złożony przez wzgląd na ważność wypisanego na tamtą sesję punktu, czyli raportniku, gdzie było to naprawdę ważną kwestią dla grupy radnych, która podpisała się pod wnioskiem. Dzisiejsza sesja została zwołana tylko i wyłącznie z tego względu, że nie było możliwości dyskusji nad tamtym punktem. I oglądając tamtą sesję i rozmawiając z radnymi, dochodzę do wniosku, że zostaje taki niesmak mniejszości, że cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, o czymkolwiek porozmawiać, to i tak mamy mniejszość, w trakcie sesji przegłosowujecie, kończymy sesję. I mamy usta zamknięte, ręce związane i nie możemy się wypowiedzieć. Dlatego podjęto próbę zwołania kolejnej sesji, na której będą sprawy różne i mając żal do pana przewodniczącego właśnie, że w ten sposób została zakończona tamta sesja, jest projekt tej uchwały. Takie jest moje zdanie i uważam, że też tutaj grupy radnych, to czy to jest powód do odwoływania, czy nie, to zostawiam pod rozwagę każdego radnego. Niestety, no, moje zdanie jest takie, że przewodniczący powinien być przewodniczącym dla wszystkich, a nie tylko dla tej grupy większości. Trzymającej władzę. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo ja jestem tutaj, głównie sesja jest zwołana, żeby mnie odwołać. Wszyscy dyskutują, ja nie mogę zabrać głosu. Proszę bardzo. Dlatego trzeba odwołać przewodniczącego, bo nie zabrać się. Dobra. Proszę odsłuchać na tę sesję i zobaczyć, dlaczego została odwołana. Przede wszystkim brak uformalnych. To jest wymówka. Została odwołana. Przede wszystkim brak uformalny. Niech pani poczyta te ustawy. To było głównym powodem. A trzecia droga też była po to, że nie mamy żadnych kompetencji, bo uwagi omawiać, zaznaczam, omówienie raportu. Omówienie raportu, jak omówiłem w tej sesji, może być kontrolujący, skontrolowany. Nie Rada Powiatu, która nie ma nic do tego wspólnego. Nie mamy żadnych uwagi w tym temacie. Proszę to sprawdzić. Dlatego to było odwołanie, żeby to było już jasne. Więc dlaczego ta sesja została taka, nie jak się zesłała? Kręcić do wrzoski, mówiliście coś innego. Ale nie, tak, nie. To proszę bardzo, daję głos teraz panu przedstawiciel. Panie Przewodniczący, poradę, mam pytanie do pani radnej Moniki Pawłowskiej. Sprawy różne. Co tu na tych sprawach różnych? Wie pani, co powinno znajdować się w interpelacjach, interpelacjach i zapytaniach, a sprawy różne. I pani poczyta sobie ustawę o samorządzie, przede wszystkim o samorządzie. To pytanie, czy to jest na głos? Co jest interpelacja i zapytanie? Szanowni Państwo, no jeżeli jest potrzebne szkolenie, tak jak Pan Radny na początku mówił, jak na sesja wygląda, no to takie szkolenie jest zrozumiałe. Dzisiaj mamy zupełnie inny temat tej sesji i może wróćmy do niego. Pan Radny Marczak jeszcze, tak, adwocem. Adwocem. Nie ma potrzeby, by wicestarosta pouczał radnych, co ma być w sprawach różnych, co ma nie być. Bo powiem panu, panie wicestarosto, że przypomina pan taką rewolucjonistkę hiszpańską, która krzyczała, no pasaram, nie przejdą. Już to cytował. Cytowałem, zgadza się. Ja jeszcze dzisiaj też to zacytuję, ale proszę bardzo, panie radny, pan kontynuuje. Właśnie mówię, przypomina wicestarosta tą hiszpańską rewolucjonistkę i komunistkę zarazem, że nie przejdą. Sprawy różne, jak sama nazwa mówi, to są sprawy różne. Dla każdego będą inne. Dla wicestarosty oczywiście nie mogą być takie, które go wstawiają w złym świetle, bo on chce być zawsze na świeczniku. Dużo jest spraw różnych. Te drogi, które budujecie, jak budujecie, mieszkańcy się skarżą i do gminy, i do radny. To może być między innymi przedmiotem spraw różnych. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Marczak. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja tak krótko, bo mam wrażenie, że sprawy różne, tak jak powiedział radny Marczak, są różne dla każdego z nas. I nie wiem, może pan starosta na jednej z sesji na sprawach różnych pokazywał zdjęcie
grup radnych, która promowała remont drogi. Nie wiem, no to też może być w interpelacjach gdzieś zgłosić, a nie w sprawach różnych. Widać, że sprawy różne są akceptowane. No to raport NIK-u też jest informacyjny. Bardzo dziękuję. Który jest na stronie umieszczony i każdy może się zapoznać. Moje zdjęcie było na portalu internetowym, nie tylko na stronie. Dziękuję. Ale raport jest na stronie, na BIP-ie. Dziękuję bardzo. Panie Rady, nie udzielają. Czy ktoś z Państwa się chciał? Nie macie, proszę bardzo. My nie możemy oceniać raportu NIK-u, natomiast zawsze i wciąż możemy nad nim dyskutować. Ja wiem, że nie jest to korzystne, akurat ocena pracy starosty, wicestarosty, właściwie to starosty, Janusza Mielczaka, nie jest. I w czasie tak żywiołowo prowadzonej kampanii wyborczej faktycznie nie wiem, co tak śmieszy. Pana słowa, nic więcej. Także podtrzymuję, mamy jak najbardziej prawo dyskutować nad raportem, nad wszystkimi innymi sprawami, bo to jest ocena pracy Zarządu Powiatu Łęczyckiego. Nie zarządu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Zgodnie ze zgłoszeniem Pani Wicestarostwa. Ale jest odpowiedzialność, z którą mikrofonu mówi, a nie... Mogę powiedzieć... Ale szanowni Państwo, czy Państwa Rosta chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? To ja zabieram głos. I nie będzie lajtowo, tak jak Pan Radny zabierał. Szanowni Państwo, tutaj wiecie Państwo, że pomysł odwołania przewodniczącego był wywołany tym punktem na sesji, który nie był omawiany, ale przecież można zgłosić się przewodniczącego o poradzenie takiego punktu. Nikt z Państwa z takim wnioskiem do mnie nie występował. Także myślę, że to odwołanie to stało się taką akcją cykliczną u nas. W zasadzie postrzeganie rzeczywistości mi się zmienia, bo ludzie kiedyś kojarzyli mi się z świętym Matki Boskiej Dzielnicznej, z urodzinami, imieninami Agaty w lutym, a teraz będzie mi się kojarzył z odwoływaniem przewodniczącego w lutym. To już jest kolejny taki wniosek o odwołanie. Dlatego chciałem podsumować to, co się trochę działo, o czym się rozmawialiśmy i to moje przewodniczenie przez te kilka lat, bo to, o czym radny dzisiaj mówił na temat podejściu, jeden senatorem nas mówił, że bawi się swoją funkcją i tak dalej. Chciałem do tego wrócić, ponieważ te powody odwołania były różne i chciałem o nich wspomnieć i chciałem trochę podsumować tę naszą pracę przez te kilka lat. Otóż w tej chwili powód jest taki, ale te powody były dotychczas różne. Jednym z nich było to, że jakoby komentuję wypowiedzi często, może zacytuję, pan senator wtedy, który to był też jednym z promotorów tego mojego odwołania, w jednym wywiadzie radiowym powiedział. Nieraz komentowanie wypowiedzi często radnych czy jakieś takie wycieczki personalne. No nie bardzo to po polsku powiedział, ale można zrozumieć, bo generalnie o co chodzi. To był cytat. Więc dzisiaj chciałem rzeczywiście dać Państwu powód taki i chciałem przejść do tych komentarzy i wycieczek personalnych. Czyli podsumowując to, co się działo przez te ostatnie kilka lat. Pod wnioskiem podpisało się 6 osób, więc bezpośrednio się do nich po kolei zwrócę. Pierwsza osoba, pan radny Oczy. Pan radny Oczy wielokrotnie na tych sesjach mówił na przykład o tym, jak potrzebne są remonty drogi w ulicy Lotniczej. Mówił, pamiętacie? Na ulicy? Lotniczej, Belwederskiej. Belwederska Lotnicza to jest taki odcinek, który się tak nazywa. A co pan radny głosował? Jedno pan radny mówi, co innego robi. Radny swoje opinie wyraża w głosowaniu. Mamy rok 2019. Głosowanie. Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej. Projekt ponad milion. Jak radny głosował? Przeciw! Radny głosował przeciw inwestycji na drodze Belwederska Lotnicza. Ci mieszkańcy to powinni się o tym dowiedzieć i pamiętać przy najbliższych wyborach. Prawda, panie radny, nieprawda. Prawda? Powtarzam to trzeci raz. Nie, nieprawda. Proszę przygotować.
Wynik głosowania budżetu jest 2019 roku. Radny głosował przeciw. Przeciw budżetowi. No przeciw budżetowi, który zabierał te projekty. Projekt zabierał tą drogę. Jeżeli ja bym zagłosował tak jak pan, to tej drogi by nie było. Proszę mnie przerywać, teraz ja mówię. Potem oddam państwu głos. Gdybym zagłosował tak jak pan, tej drogi by nie było. Nie byłoby tych inwestycji. Więc niech pan przyjmie tą informację, to, że wynik pańskiego głosowania spowodowałby to, że tej drogi by nie było. No dobrze, minęło parę lat. Możemy coś zmienić, może się coś zmieniło w pana postrzeganiu. Mamy rok budżetu na 2024 rok. Ponowna inwestycja na tej drodze. Czy radny Oczyk głosował za tą drogą? Nie. Nie głosował za. Radni pytają, czemu radny Oczyk nie głosuje za inwestycjami w mieście Łęczyca? Czemu radny zajmuje się odwoływaniem przewodniczącego? A nie tym, co powinien robić dla mieszkańców. Droga to jest niedużo. 2019 rok, 2020 i jedna z wielkich inwestycji naszych, pod którymi się podpisuje, jak wszystkie, które nam się udało przez te lata przeprowadzić. Czyli tumper warmańskiego szlaku ziemi łęczyskiej. Głosowanie w 2019 przekazywaliśmy pieniądze. Nad projektem pracował senator Błaszczyk, senatorowie z innych opcji, mnóstwo osób lobbowało i starało się pozyskać pieniądze. A jak głosował radny Oczyk? No jak głosował? Przeciw! I w 2019, i w 2020 promocja Łęczyńska. Możemy wymieniać dalej. 2020, tu radny Oczyk przeciw. Nawet radny Góry Świętej Małgorzaty radny się wstrzymywał przy tym głosowaniu. I lepiej, żeby taka byle jaka droga. Ale teraz właśnie nie tylko tak, żeby oddawałem głos, wytrzymałem te różne odgłosy. Odwodnienie sali gimnastycznej, remont w zeszłych szkół, inwestycje przeróżne w oświatę. Radny nie głosował za. Projekty dróg 2020. Cztery, różne inne inwestycje. Jak radny głosował? Przeciw. No dobrze. Doszliśmy do tego 24. i radny nie chciał głosować za drogą Belwederska Łęczyca, ale tam mamy przecież mnóstwo innych inwestycji, mnóstwo pieniędzy, które powiat pozyskał, notabene od władz wyższych, które nam je przyznały, władz, gdzie wtedy no, rządził PiS, tak jak radny, więc ja się zastanawiam, pozyskujemy od władz te pieniądze, a my nie chcemy ich wykorzystać. 2024 rok. Remont domu zakonu sióstr Ruszulaków. Pieniądze radny nie jest za. Znaczy, ale skąd pan wie, że nie jest za? Znaczy, bo głosowania są jawne, panie radny, od 5 lat. Niech on nie przerywa teraz, bo będzie pan miał swój głos. Więc nie głosował za tym wnioskiem. Jeżeli jestem za czymś, to głosuję za tym. Więc proszę mnie na razie nie przerywać, za tym skończy. Przyjdzie czas, będziecie państwo mówić. Mieliście. Remont domu zakonnego sióstr Ruszulaków. Nie głosował radny. Modernizacja instalacji elektrycznej w kościele Świętego Andrzeja. Radny nie był za. 200 tysięcy na samochody. W zespole szkół. 200 tysięcy na... Nie chcemy tych pieniędzy? I gdyby wszyscy za się wstrzymali, nie dostalibyśmy tych pieniędzy, nie byłyby wpisane do budżetu. Szpital 5,5 miliona. Radny nie jest za. 1,5 miliona na oświatę. Konaszew, no to może nie, ale radny też nie głosował za tą drogę, Mikołajcze. Przebudowa drogi w Grabowie, też radny nie był za, ale to nie goleje. Tak, często cytujemy różnych ludzi innych, każdy ma jakieś autorytety, które cytuje. Akurat z tą sytuacją skojarzyła taki cytat, strzeżcie się gości, co przynoszą dar. Zeneidu Verbiusza. Jakby radny w tym tonie się zachowywał, skoro dostałem jakieś pieniądze, to strach ich wziął. To przecież są pieniądze no, po linii nawet przyznawane partyjnie. Czyli to nie wiem, co radny ma do tych pieniędzy, przez ówczesne Rady PiS przyznawane władze pisowskie, które nam przyznawały te pieniądze, że nie wie. No ale, żeby nie przyciągać za bardzo, to może zostawmy na razie temat radnego Mikołajczyka, radnego Oczyka. Następny, który się podpisał pod wnioskiem, był radny Mikołaj.
tutaj znamy się już wiele lat, także no, nie chcę się do tego rozwodzić. Zakonałem, że naprawdę nie głosował. Natomiast chciałem przypomnieć inną sytuację, bo tak jakby chciałem tutaj podsumować te kilka lat. To, co działo się na tych sesjach zdalnych, kiedy była epidemia, bo tutaj też było dużo rozbieżności między nami odnośnie tego, jak te sesje powinny być przygotowane. Niektórzy uważali, jak pewien senator, że były skandalicznie organizowane. Natomiast ja się zastanawiałem, co by było, gdybyśmy się normalnie spotykali. Gdyby ktoś z Państwa zachorował, ktoś umarł, kto by miał za to odpowiedzialność? Wtedy by się okazało, że przewodniczący robi je w taki, a nie inny sposób. I to jeszcze lekarz. Ale nasze sesje nie były. Ale bardzo proszę mnie przeszkadzać. Bardzo proszę mnie przeszkadzać, to dam Państwu głos. Do czego zmierzam? Była taka raz sesja. Jesteśmy teraz w Radnym Mikołajczyku. Państwo siedzieliście, że mimo że jest zorganizowana zdanie, jest coś ważnego, trzeba coś powiedzieć. Przybyliście Państwo na tę sesję. Co się działo w tej sesji? Radny Mikołajczyk pytał o coś. Odezwał się, zapytał, nie. A musiał? Kilkakrotnie, ale proszę mnie przerywać teraz. Kilkakrotnie włączam muzykę jakoś. Nie wiem, śmiałem się wtedy, zwykle staram się jakoś na tej sesji te emocje trochę obniżyć, że zabija Pokemony. Kilkakrotnie włączam na głos muzykę, przeszkadzając prowadzeniowi. Nie pytał, nie zgłaszał wniosku. Szanowni Państwo, ja nie wnikam, czy ktoś sobie ogląda filmy na sesji, czy sobie coś gra. Jeżeli nie przeszkadza mi, jeżeli obowiązkiem przewodniczącego jest sprawny prowadzeniowy. Jeżeli ktoś mi nie przeszkadza, mogę sobie oglądać. Pokemony zabijać, ale nie na głos. Kilka razy to było. Z jednej strony hasła, jak to te sesje są źle organizowane, co tu radny nie może powiedzieć, a takie rzeczy się na tych sesjach działy i trzeba to sobie przypomnieć, co takiego było. Ale, żeby nie przedłużać, idźmy dalej. Kolejną osobą, która się podpisała pod wnioskiem, jest pani radna Kulasi. No cóż, o głosowaniach radnej Kulasi rozmawialiśmy, ale pani radna Kulasi się zmieniła, głosuje teraz nad inwestycjami, popiera różne rzeczy, także nie będę już więcej mówić. No, z radnym Czakiem nie miałem jakichś żadnych nigdy tutaj z sesji, nie wiem, czemu podpisał ten facet. Nie mam idealnego Czaka. Natomiast chciałem wspomnieć coś między naszymi kontaktami z radną Galankiewicz, bo było kilka takich sytuacji, może nie do końca wyjaśnionych. Też, która dzisiaj padała, taka kwestia drogi, czyli drogi. Tutaj, którą pani radna Kulasik głosowała, na początku tak głosowała. Największa inwestycja powiatowa, kilkanaście milionów. Starosta raz rzeczywiście omawiał ten punkt na końcu w sprawach różnych. Ale to z historii tej drogi można by długo rozmawiać. No, jeden z wójtów to prawie film pełnometrażowy nagrał o dziurze przy torach, która tam jest, nie o 17 milionach odległości, ale tam był taki, o tym dziurze, jak mówi film, który Państwo oglądaliście. Ale do czego zmierzam? Wiele było inwestycji w tym roku, które musieliśmy, decyzji, które odnośnie inwestycji musieliśmy podejmować szybko. Były ogłoszone projekty, nabory, musiały być szybkie decyzje. Odnośnie tego ad vocem, o którym rozmawialiśmy, bo na ten temat żeśmy wtedy mieli spór. No, dla mnie odpowiedź ad vocem jest odnośnie mojej wypowiedzi. Teraz gdyby radny Olrzym zgłosił się, jest to odpowiedź ad vocem, jeżeli do kogoś bezpośrednio się zwracam, czy w temacie jaki jest. U nas odpowiedzi radnych są uregulowane statutowo. U nas generalnie takiego czegoś jak ad vocem nie ma. W statucie jest napisane, że radni zabierają głos po kolei. Ale ze względu na to, że Państwo jakoś tak wszędzie obowiązuje coś takiego, w innych gminach jest to poukładane, w statutach ile radny może zabrać głos ad vocem, jak było twarz, no więc dopuszczałem taką rzecz. Ale mieliśmy raz o to spór, czy to, że pan starosta omawia stan drogi, omawia projekt, omawia to, co tam się dzieje przy tym projekcie, czemu my go nie możemy dokończyć, no wtedy pani radna opowiadała o tym, jak pan starosta zadzwonił z prośbą o szybką decyzję, czy jakąś drogę Państwo macie i którą. No Państwo nie zdecydowaliście wtedy od razu i dla mnie to nie była woce. Dla mnie to była informacja, dla mnie to była decyzja, ale to potem tu jeszcze tam było. Dla mnie to była informacja o tym, że potrzebne jest podejmowanie takich szybkich decyzji, taka decyzyjność. Mi na przykład w Świnicach tego brakuje. Czego przykładem takim najbardziej jaskrawym jest to, jak Państwo żeście prawie referendum ogłosili, żeby stadion poddać w Świnicach w czasie suszy. Nie decyzja, tak, nie, tam było jakieś w internecie głosowania, ale to tak na marginesie tego ad vocem. Generalnie do wypowiedzi mojej, jeżeli ktoś się chce odnosić, na przykład w tej chwili, no tak najbardziej, ale te wypowiedzi ad vocem nie do końca są zawsze ad vocem. To
jak głosował, aczkolwiek możemy sobie o tym jeszcze długo porozmawiać. O czym jeszcze chciałem wspomnieć? No, radny Marczak. Radny Marczak stawia w kadencji. No tak jak dzisiaj już sam wspomniał, no pasaranna. Dolores Ibaruj, hiszpańska komunistka, obywatel ZSSR, popierający pakiet Ribbentrop-Mołotow, inwazję na Polskę, odpowiedzialna m.in. za śmierć kilkuset księży i tak dalej. No tutaj takimi autorytetami pan radny narzuca na sesji, no, ale też nie moja ocena jest, bo ja tego cytuję. Tak. Pierwsza sesja. Bo państwo krytykujecie obecną władzę. Ja myślę, że już po pierwszej sesji państwo chcieliście mnie odwołać, tylko jakoś tak jeszcze nie było wtedy po temu okazji, bo przypomnijmy sobie, pierwsza sesja to wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego i potem państwo opuściliście tę sesję. Ja do tej pory się zastanawiam, czy pan radny miał jakiegoś kandydata na starostę, zaproponował jakiegoś innego kandydata na starostę, czy tylko przez całą tą kadencję krytykuje, bo nie słyszałem jakiejś propozycji alternatywnej. Ja się zastanawiałem nad tym, co kiedyś pan senator też odwołując mnie w pierwszej kadencji, przy tych pierwszych odwołaniach powiedział, że przewodniczący powinien być jak ojciec na radę. Ja sobie tak wyobrażałem pana jako tego ojca, dla starosty, wicestarosty i taka jakaś patologiczna rodzina tam się wymalowała przy tym. Ale to tak na marginesie tych różnych wypowiedzi, które miały po drodze. Także nie było żadnej propozycji innego starosty. No na początku było intelektualnie, cytaty, potem już było tylko gorzej. Potem już Bartko Plaka i tak dalej, szkoda cytować, co się działo. Ale nie było żadnych takich propozycji, które odrzuciliśmy w uchwałach inwestycyjnych i tak dalej. Te głosowania też były dużo. Tumberwa Romańskiego Szlaku. Przeciw. O czym jeszcze chciałbym tu wspomnieć? Przede wszystkim zwołanie tej sesji dzisiaj, z tego takim podsumowaniem, panie radny. Po 5 latach pyta pani się, pani mecenas, jak powinna być zwołana sesja. Szanowny panie radny, no, ja nie wiem, na ile dobrze oprzyrządowanym intelektualnie trzeba być, żeby nie można było zajrzeć do poprzedniej sesji, która była zwoływana, aby mnie odwołać. Zwołana prawidłowo, zgodnie z naszym statutem, uzasadnienie powinno być pisemne, to raz. Sesja powinna zawierać punkty pozostałe, czyli uchwałę dotyczącą powołania Komisji Skrutacyjnej. Nieprawda. To będzie pan zaraz musiał do tego odnieść. Powołanie komisji skrutacyjnej, ustawienie regulaminu wyborów i przede wszystkim uzasadnienie na piśmie zgodnie z statutem. A tego nie ma. W związku z tym, żeby nie uchylać się przed zwołaniem tej sesji, w związku z tym, że jest nieprzygotowana kompletnie, brakuje projektów uchwał, które powinny być tutaj dzisiaj podjęte, chciałem złożyć wniosek formalny o przerwanie obrad i dokończenie tej sesji we wtorek po komisjach, czyli teraz poniedziałek po komisjach o godzinie 15:30. I taki wniosek teraz poddam pod głosowanie. A wyborcem ja się mam teraz prawo wypowiedzieć, bo... Teraz był wniosek formalny o głosowanie i będziemy go teraz głosować. Wniosek formalny został zgłoszony poza kolejnością i będzie teraz głosowany. Nie będzie dzisiaj lekko. Łamie pan prawo. Proszę bardzo o przygotowanie głosowania na temat. Czy nie dawałem panu głosu, panie radny. Powiedział pan, że odnośnie każdej osoby, w stosunku do której pan kieruje jakieś tam swoje uwagi, będzie miał. Panie radny, nie dawałem panu głosu. Odbieram panu głos. W tej chwili jest wniosek, ale sam to pan może sobie tam rozmawiać. Może pan wyjść sobie rozmawiać. To, co pan sugerował na przykład panu wicestarości. Może pan wyjść, nie być tym aktorem. Ja udzielam głosu, ogłosiłem wniosek formalny i proszę nie przeszkadzać w sesji. Będzie głosowany wniosek formalny o przerwę do poniedziałku do godziny 15:30. Z prośbą o uzupełnienie przez państwa projektu ze względu na to, że nie mogą być dzisiaj procedowane rzeczy, o które państwo zgłosiliście, ze względu na pana wnioski formalne. W międzyczasie, jeżeli chodzi o przygotowanie głosowania, oddam głos pani mecenas, która przedstawi opinię na ten temat. Bardzo proszę. Proszę państwa, odwołujemy przewodniczącego w ten
najmniej połowę ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Proszę Państwa, w głosowaniu tajnym, wobec tego, jeżeli mamy głosowanie tajne, wobec tego radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią urzędową Rady. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana przez Radę, tak? Spośród radnych w liczbie 3. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego. I proszę Państwa, przewodniczący tej komisji ogłasza wyniki przeprowadzonego głosowania, a ponadto, żebyśmy mieli wyniki przeprowadzonego głosowania, musi być regulamin głosowania nad odwołaniem przewodniczącego. Tego nie mamy. Mamy tylko projekt uchwały, proszę Państwa, o odwołaniu. A do czyich obowiązków w tym należy, jak pani mecenas? Wnioskodawcy, proszę pana. Obsługi radnych. Czytał ustawę i starszy. Proszę pana, proszę państwa, ten, kto zwołuje sesję, tak, czyli tutaj, zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich dokumentów, tak? Zwołany jest, obowiązany jest do wskazania porządku obrad wraz z uchwałami. Skoro wskazujemy uchwałę o odwołaniu przewodniczącego, to Państwo są zobowiązani wskazać uchwałę o dotyczącą regulaminu przeprowadzenia głosowania oraz powołania komisji skrutacyjnej. Ja poproszę, teraz nie ma uzasadnienia. Mamy głosowanie? Tak, tak, czekamy tylko na głosowanie. Ta dyskusja jest teraz taka bez udzielenia głosu. Kto z Państwa jest za ogłoszeniem przerwy i przerwy? Kto Państwa jest za ogłoszeniem przerwy i za przesunięciem kontynuacji obrad, i aby dać wnioskodawcy czas na uzupełnienie dokumentacji do poniedziałku do godziny 15.30, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No jeszcze tutaj radny. Nie wchodzi mi głos. Tak, tak. 8 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się. 9 za głosów, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się. Brak głosu 1. Ogłaszam przerwę do poniedziałku do godziny 15.30. O 14.00 są komisje. Mam nadzieję, że zdążymy do 15.30, a następnie będziemy kontynuować sesję. Dziękuję za przybycie. Zrobiliście z powiatu Kloakę Maksimek. Pana również tego przyłożył.